Gnieziński Oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu od niedawna jest w posiadaniu jednego z największych w Polsce zbiorów gazety Lech. Podczas wystawy otwartej w Starym Ratuszu gnieźnianie mieli okazję zobaczyć w gablotach zachowane oryginały, a także wysłuchać ciekawostek związanych z życiem przedwojennym w Gnieźnie. Gazeta Lech to jest gazeta, która była wydawana codziennie w Gnieźnie od końca XIX wieku, od lat 90. do wybuchu II wojny światowej. I bardzo często ta gazeta to była tak naprawdę jedna kartka, czyli awers i rewers, i to było wszystko, ale była wydawana codziennie, oprócz poniedziałków. Więc to jest dla nas ewenement i właściwie jako Gniezno, miasto Gniezno, gnieźnianie możemy się cieszyć, że tutaj w Gnieźnieńskim Oddziale Archiwum Państwowego mamy dostępny prawie kompletny rocznik 1919 i wiele numerów z roku 1918, czyli wtedy, kiedy właśnie wybuchło Powstanie Wielkopolskie. To taka nieduża wystawa związana z naszym wydarzeniem o tym samym tytule, przekartkowane Lech, Gazeta Gnieźnieńska z lat 1918-19. I to jest zaledwie 10 plansz, tak może umniejszając, ale może wcale nie. Jest to taki rzut oka na to, co w Lechu się znajdowało w momencie wybuchu, rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie. Więc mamy kilka pierwszych gazet z roku 1918 i 28 grudnia, 31 grudnia 18 roku i 1 stycznia 1919. Co dokładnie się działo w tym czasie w Gnieźnie, można właśnie u nas przeczytać. Są to skany Lecha, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, oddział gnieźnieński. I mamy też takie wyimki z tych tytułowych naszych Lechów, mianowicie nekrologii, które są bardzo ważnym źródłem historycznym dla badaczy Powstania Wielkopolskiego i w ogóle dla wszystkich historyków. Mamy też taki dział związany z ogłoszeniami drobnymi i z reklamami, z obwieszczeniami. To też jest takie bardzo ważne źródło wiedzy o życiu społecznym w tamtym czasie. Mamy chyba największy zbiór w Polsce w tej chwili, no a zwłaszcza ten unikalny rocznik 1918 i 19. Czy ważne? Ważne. To są na pewno ważne i ciekawe materiały. O znaczeniu pracy jako źródła historycznego napisano chyba już całą bibliotekę i niektórzy historycy zaprzeczają, żeby to było jakieś obiektywne, ważne, istotne źródło. No ale to jest kwestia krytyki tego źródła, co dla historyka powinno stanowić alfabet warsztatu, więc myślę, że zawodowi historycy sobie z tym poradzą. Jest to ciekawe źródło zarówno dla życia codziennego, tego co się na co dzień w Gnieźnie działo, jak i dla tak istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce czy na przełomie 1918 i 19 roku, czyli Powstania Wielkopolskiego. Oczywiście głównie tutaj na naszych terenach, ale też inne wydarzenia, w które rok 1919 obfitował, tak jak chociażby wizyta naczelnika Piłsudskiego w Gnieźnie, pierwsze zjazdy biskupów polskich, który odbył się w Gnieźnie dla podkreślenia dawnej roli prymasów w nawiązaniu do pierwszej Rzeczpospolitej, wybory do lokalnych sejmików. No, wiele różnych wydarzeń, które w tym czasie miały miejsce, też mają swoje odbicie na kartach Lecha. Jest też pomysł, by posiadane przez archiwum egzemplarze gazety Lech, a jest ich blisko 300, zdigitalizować, co zapewniłoby ich zabezpieczenie i powszechny dostęp. Przy okazji właśnie tego dzisiejszego wydarzenia chcielibyśmy się zwrócić z propozycją do władz miejskich, że być może w ramach obchodu tysiąclecia koronacji Chrobrego, przecież to nie wszystkie wydarzenia muszą być związane ze średniowieczem, być może, że właśnie w ramach tych obchodów warto byłoby zdigitalizować ten rocznik Lecha i zawiesić go na stronie na przykład Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, po to, żeby zapewnić jak najszerszy dostęp do tych materiałów, a z drugiej strony zabezpieczyć je przed zniszczeniem. I druga jeszcze bardzo ważna rzecz. Wczoraj już przekazano nam, trafił do naszych zbiorów jeden pojedynczy, co prawda, numer Lecha, ale z roku 1912. I chociażby dla takich rzeczy warto robić podobne spotkania, bo być może, że w rękach prywatnych, po domach znajdują się jeszcze jakieś numery, o których nikt nie wie.
a warto by je było ocalić dla przyszłych pokoleń. Wystawa w Starym Ratuszu dostępna będzie dla odwiedzających do końca marca.